Okej, okay, fake kickoff zadziałał. Ja tu sobie podbijam piłę. Kopnijmy nad typa. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League Sideswipe na kanale. Dzisiaj sobie trochę odgapimy serię Mastiego z normalnego Rocket League'a i zagramy sobie rankedy 1v1 aż do porażki. Ja tutaj mam rangę platyna 1. No i zobaczymy, czy uda nam się długo wygrywać, jak nam to będzie szło. To jest z takich rzeczy, co warto powiedzieć, to aktualnie gram na emulatorze na PC-cie, aby po prostu był dla was lepszy obraz, żeby ta gra jakoś lepiej wyglądała. Od razu powiem, że jest w sumie dużo błędów na tym emulatorze, na przykład klawisze się zaczynają, niekiedy nie działają. No i niestety, mimo że gram na kontrolerze, to tak jakby nie jest kontroler. Przez co na przykład, o wiem co wam powiem, największa wada jest chyba taka, że obrót w powietrzu robi mi się automatycznie jak chcę skręcać. To znaczy, jeżeli dwa razy szybko na przykład zmienię kierunek, a nie na przykład pod jakimś dodatkowym klawiszem. Przez co w sumie bardzo często mi się sam ten obrót włącza i nie mam co z tym zrobić. Dobra, wybijamy piłę. Strzelamy ceiling shota, no i jest 2-0, fajnie się zaczyna ten meczik. Z tego wznowienia lubię robić sobie fejki, ponieważ jest giga daleko do piłki. Dobra, tutaj akurat on to trochę przebił, ale nie powinno być problemu. Okej, okay. To nie jest groźne i szybki kontratak. Dobra, 3-0 dla nas, bardzo fajnie się ten mecz zapowiada. I znowu pancake. Dobra, jest 4-0, bardzo dobre mamy tutaj wznowienie na tego przeciwnika. Znowu sobie można zrobić fejka, cyk, zafejkujemy. Przebijmy nad nim. I tutaj taki strzał dziwny, dobra, to nie było najlepsze. Okej, on się wywalił, chyba leci samobój, dobra, jednak nie. To damy radę obronić na chillku. W ogóle dajcie znać, czy chcecie więcej materiałów z Sideswipe'a i czy w ogóle dzisiaj się wam podoba tak jakby ekran, bo na tym telefonie powinno już być dużo lepiej niż ostatnio. No i dajcie znać, co sądzicie też o takich seriach, typu właśnie tak jak dzisiaj, że gramy do przegranej. No i tracimy pierwszą bramkę. Dobra, ja sobie tutaj będę przepychał piłkę. Też od razu powiem, że dalej mam lekki katar, no i mogę tak czasem ciężko oddychać, ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak bardzo słychać. Tracimy gola na 4-2. Dobra, dla odmiany możemy podjechać do wznowienia. O, i zadziałało. Strzelamy na 5-2, także ten mecz zapowiada się dobrze, ale nigdy nie wiadomo, bo tutaj padają te bramki tak szybko, że w sumie przewaga nawet 3 bramek za dużo nie daje, mimo że mecze są takie krótkie. Okej. 6-2, to już raczej się robi bezpiecznie. To znaczy, tak powiedziałem o tym obrocie, ale jeżeli ktoś wie na przykład, jak zrobić, żeby ten kontroler grając na emulatorze działał tak jakby, tak jak w grze na telefon, w sensie, że na przykład osobny przycisk jest do obrotu w powietrzu, to niech da znać. Albo na przykład, czy się da wyłączyć obrót w powietrzu, bo to by mi mega pomogło, a nie mogłem znaleźć czegoś takiego na internecie. Może ktoś z was będzie wiedział. Dobra, przebijamy się tutaj. No i 8-2, Barcelona na typiarzu. Gaście, nie wiem, nie poddaję się zupełnie. Tutaj, jak widzicie, fake kickoff z mojego normalnego Rocketa dalej działa. Jest uniwersalny pomiędzy wersjami Rocketa. No i nie wiem, ten mecz to raczej już do wycięcia, bo tutaj za dużo się nie podzieje. Ale śmieszna przepychanka, co to jest w ogóle? Ja robię tak zwany naleśnikowe wznowienie, czyli pancake kickoff, a on robi coś dziwnego. I znowu mi się przycisk zaciął, ale to jest taka największa wada właśnie grania na emulatorze, że się przyciski mega często przynajmniej u mnie zacinają. Też może ktoś z was będzie miał na to rozwiązanie. No ale dobra, mniejsza, wygrywamy. Jest tutaj postęp, lecimy do kolejnego spotkania. O proszę, i sprawdziły się moje przypuszczenia, to znaczy przypuszczenia, to co usłyszałem. A usłyszałem właśnie, że od platyny można trafić te takie wyższe mapki na rankedach 1v1. No i właśnie trafiliśmy ją i się w sumie bardzo z tego cieszę, bo moim zdaniem jest to ciekawsza mapa. Mniej będzie padało tak jakby pustych bramek, takich bezsensownych, więc naprawdę dobra zmiana. Ja to sobie podbijam piłę. Kopnijmy nad typa, dokładnie. 1-0 dla nas. No generalnie pierwszy raz trafiłem tą mapę, bo w sumie chwilę przed odcinkiem wybiłem platynę dopiero. I zobaczymy, jak nam będzie szło. Okej, wybijmy to na szybko. Ja nie wiem, co tutaj mogę zrobić. Podbijmy piłę nad typiarzem, podbijmy tutaj znowu, to od razu nie wejdzie, ale Gostek chyba sam nie wie, co chce zrobić. Okej, przejmujemy. Oj, nie pamiętam, gdzie jest dokładnie bramka, na jakiej wysokości, ale dobra, jakoś to wleciało, 2-0 dla nas, nie jest źle. Ale w ogóle nie wiem, jak tutaj się teraz do wznowień dostosować, bo fajnie by było nawet tak troszeczkę wyżej je wygrywać, a nie tak na przyziemi. No i tracimy gola. O, to jest właśnie to. Na zwykłej mapce pewnie by tak łatwo kontra nie wyszła. Mniejsza sobie tutaj robimy 50 potężne.
I lecimy z air dribblem, po prostu go konturujemy. OP jest to wznowienie, polecam. No zróbmy teraz fejka. O nie, automatycznie mi się ten boost używał. No nie, nienawidzę tego. I tracimy gola prawdopodobnie. Dobra, nie tracimy. Ale to zacinanie się przycisków właśnie na emulatorze jest bolesne, giga. Dobra, za wysoko kopnąłem. Przebijmy go, podlećmy na sufit. I teraz tylko strzelamy na 4-1. Tak zwany ceiling shot, chociaż nie wiem, w tej gierce to jest tak proste zagranie, że w sumie... No dobra, zresztą nazywa się dalej tak samo, po prostu jest proste. I strzelamy na 5-1, niszczymy tego ziombla. Udany pierwszy mecz na tej mapce. Chyba, że jeszcze to jakoś wtopimy. Dobra, to tym razem zróbmy fejka z działającym padem. Okej, w ogóle teraz można tak bardzo bronić w tym narożniku dolnym. Powiedziałem, prawie straciłem bezpośrednio bramę po tym, jak to powiedziałem, ale nie straciłem ostatecznie, więc nie ma co się ze mnie śmiać. 6-1, może będzie Brazylia, w poprzednim meczu była Barcelona. W sumie zabawnie by wyszło, jakbyśmy znowu taki śmieszny wynik zrobili. To znaczy śmieszny, oczywiście dla fanów pewnie nie jest taki śmieszny, ale wiecie, jest jak jest. Okej, blokujemy. On tutaj nie jest nic w stanie zrobić. Dobra, wywalmy tę piłę, może będzie na 7-1. Ale niestety ziomek broni. Ziomek nie chce dostać Brazylii na łeb. W ogóle też ciekawe jest to, szkoda, że nie widać, że nie da się jakoś sprawdzić. To znaczy teoretycznie dałoby się przekopiować tyniki przeciwników i zobaczyć na trackerze, jakie mają rangi w zwykłym rokecie. Ale szkoda, że chociaż te takie tytuły pod tym na banerze nie są pokazane ze zwykłego roketa. Żeby na przykład było napisane, jaką miałeś rangę w zwykłym rokecie. To by było na pewno ciekawe. Dobra, drugi mecz wygrany, lecimy do kolejnego. Okej, spotkanie, o ile dobrze liczę, numer 3. Znowu na tej fajnej mapce i tracę teraz sobie samobuja ładuję. Niesamowite, co ja odwaliłem. No dobra, jestem oficjalnie tu headem, ale już mniejsza z tym. Gramy dalej. Okej. I tracimy na 2-0. Co ja robię w tym spotkaniu? Już 10 sekund, jak i 10 sekund. 6 sekund minęło, a już 2 bramy zawaliłem w takim głupim stylu. Dobra, mniejsza. Jadymy. Koniec tego błaznowania. Okej, ładna kontrola. Przebijmy nad nim i to powinien być zaraz gol. Chyba, że zwarzywie, dokładnie. Zwarzywiłem jeszcze strzał, dodałem bez sensu. Okej, przebijmy go. Przebijmy teraz tak. Trzeba też się przyzwyczaić, że teraz są wyżej bramki w sumie na tej mapie. I to takie zwykłe zagrania, co działo na 1v1ach, nie działają. Jeszcze wyskoczyłem z krzywej ścianki, przez co tego nie obroniłem. I mamy znowu comeback do zrobienia. To znaczy znowu, po prostu mamy comeback do zrobienia. Dobra, ja to sobie blokuję. Okej, dalej blokujemy. Nie no, zdecydowanie ciężej jest wykorzystać sytuację, jeżeli się jest pod bramką przeciwnika. No taka ciekawa zmiana na pewno. Okej. I znowu mi się zaciął ten przycisk. Naprawdę, jak ktoś wie, jak to zmienić, żeby się nie zacinało, to by było naprawdę niesamowite odkrycie dla mnie. Ubóstwiałbym tego typa. Ale strzelamy bramy na 3-1 i nadrabiamy jeszcze to spotkanie. Dobra, fake. Ale migałka nie działa, no nie wierzę, że się to zacina tak bardzo. Na szczęście udało się obronić jeszcze, ale to zacinanie się klawiszy na emulatorze jest masakra. Okej, number pre-jump. Ja tutaj czekam, niestety nie mam czasu, przegrywamy, więc nie mogę sobie tam czekać w nieskończoność. Okej, tutaj walnijmy w ten sposób, ja sobie cofam, ładnie to blokujemy, niestety ta bramka jest zdecydowanie wyżej. Okej, jadymy. Oj, jeszcze 3-2, nie no, nadrabiamy to, fajne są te takie strzały, jak już opadamy, przeciwnik chyba myśli, że już nie oddamy strzału i wtedy ładujemy gdzieś tam wysoko. Dobra, ładujemy z powrotem. Oj, niestety chyba przegraliśmy właśnie. Chyba, że on się wywali, a my skonturujemy. Ale może być ciężko. No i dobra, strzelił na 4-2, więc raczej jest to koniec odcinka. Raczej 2 bramek w 2 sekundy nie strzelę, no ale zobaczymy. Okej, fake kickoff zadziałał, 4-3, nic nam to nie dało, niestety nic nam to nie dało. No ale tak jak wcześniej wspominałem, dajcie znać, co sądzicie o tego typu serii, żeby grać do pierwszej porażki. Taka podwalona z zagranicy, niestety tutaj tracę swoją dywizję. No i co? O, dobra, jeszcze wskoczył mi tutaj poziom w Rocket Passie, otwórzmy sobie, co to jest. Paski, niesamowite malowanie i monety. No i dobra, ja nie będę już przedłużał, zapraszam oczywiście do zostawienia suba oraz lajka, elo elo.